Witam ponownie. Dziś pokażę Wam tak krótko, jak spala się ekogroszek Jared w tej zwykłej wersji, bez plusika. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, będziecie wtedy na bieżąco o nowych filmach, jak pojawi się recenzja właśnie z tego groszku. No jak widzicie, spieki delikatne powstają. No, ciężko powiedzieć, jak mówię, zmniejszyłbym nadmuch, no to znowu bardziej by kopcił. Jak zobaczycie, nad rusztem wodnym no jest troszeczkę już, się zaczyna robić czarno, tak więc no jakby powietrza więcej nie mogę dać, no bo wtedy spieki by były jeszcze większe, a zmniejszając powietrze jeszcze bardziej by kopcił, tak więc no tutaj niestety poszedłem jakby na kompromis. Delikatne spieki, ale i tak zaznaczę, że kocioł teraz pracuje na 100% mocy, ale wcześniej pracował na dużo mniejszych mocach, no i spieki powstawały. Obawiam się, co może być zimą, jakby te po prostu, jak te moce by kociołka weszły na wyższe po prostu średnią, nie tak jak teraz jest te 3-4%, tylko byłoby w granicach 40-50%. No myślę, że spieki byłyby zdecydowanie większe, ale nie o to tutaj chodzi. Zobaczmy, co mamy jeszcze nad rusztem wodnym. To też jest dość ciekawe. Okej, jak widzicie, no tutaj tak to wygląda, troszkę już tutaj ciemno, po prawej stronie zaczyna się róż dość mocno okapcać, no ale tak wygląda 100% mocy przy tym ekogroszku. Słuchajcie, na dzisiaj tyle, oczywiście tak jak mówiłem, zachęcam do subskrypcji kanału, będzie niedługo recenzja, tak więc będziecie jakby na bieżąco powiadomieni. To trzymajcie się, cześć!